dylemat, czy grać w serialu, czy nie. Jaka była ocena środowiska aktorskiego? Nie byłem pewnatywy, no, przynajmniej na przykład w moim wypadku. Nie byłem na etacie w teatrze, no to co miałem robić? Powiedzieć, że nie? Że nie, nie będę tego grał, bo to jest aartystyczne. Nie, nieprawda. Oczywiście część kolegów bardzo się krzywiła, że to takie jest niedoskonałe, że to trzeba pamiętać, że myśmy to robili jako pierwsi, robiliśmy to na chybcika, myśmy się tego uczyli, prawda, robienia tych. Coś śmieszniejsze, że ci koledzy, którzy tak strasznie narzekali, a potem zostali zaangażowani do tego serialu, to wtedy generalnie zmieniali zdanie i mówili, że słuchajcie, to się bardzo poprawiło. To jest coraz lepszy serial. Tak, to prawda. No rzeczywiście ten serial cieszył się ogromną jakby popularnością. Na forum internetowym ludzie piszą, Labirynt to było coś, to się oglądało. Miałam wtedy 6 lat i pamiętam, jak oglądałam to z wypiekami na twarzy. Jakoś wyjątkowo był wciągający w odróżnieniu do innych polskich seriali. Kto wie, może... To prawda. Wie pan co? Ja jestem już po paru serialach. Ja zagrałem i zagrałem serial Bulionerzy, i zagrałem Pensjonat Podróżą, i zagrałem Mamuśki. Muszę panu powiedzieć, że do tej pory, jak spotykam, nieskromnie powiem, swoich fanów, to oni cały czas mówią o Labiryncie. Nie mówią o tych serialach, które były dużo późniejsze. Nie, cały czas wracają do Labiryntu. A, bo ja pana pamiętam z Labiryntu. Tak, ja się zdziwiłam, że to był serial kultowy, jak się okazało, bo rzeczywiście kiedyś buszując po internecie, zobaczyłam, że jakby cały czas jakby ludzie niektórzy, znaczy pytają się, a gdzie kręcili to, a może wiecie, gdzie to było kręcone, a pamiętacie, a ile co się tam wtedy działo. I czyli to jakby cały czas ten Labirynt gdzieś ma swoje życie. Tak, także jakby wiedząc, że Labirynt serial kultowym okazuje się. Dziękuję państwu bardzo za rozmowę. Kto wie, może jeszcze Labirynt kiedyś zawita na ekrany telewizorów, telewizji polowych.